Czy może być tak, że wybieram najlepiej, absolutnie najlepiej, jak tylko można, a na końcu nie jestem zadowolony z tego, co wybrałem? Albo odwrotnie, wybieram tak sobie, a na końcu jestem bardzo zadowolony. O tym jest dzisiejszy odcinek. Swego czasu psychologowie zauważyli, że ludzie mają dwa różne podejścia do podejmowania decyzji. Jeden ze sposobów podchodzenia do podejmowania decyzji to maksymalizacja. Sprowadza się on do tego, że, mówiąc najprościej, bez względu na koszty i bez względu na czas, bez względu na wysiłek, który muszę włożyć, szukam opcji, która jest absolutnie najlepsza. Drugie podejście do podejmowania decyzji to podejście, które opiera się na zasadzie wystarczająco dobrze. Czyli krótko mówiąc, wcale nie szukam tego, co jest najlepsze. Fajnie, jeżeli znajdę, ale wcale tego nie szukam. Szukam tak długo, aż znajdę opcję, która jest dla mnie wystarczająco dobra. To wcale nie oznacza, że ta opcja musi być zła. To znaczy, że ta opcja spełniła moje wymagania, moje kryteria. Które z tych dwóch podejść wydaje Wam się lepsze? Zacznijmy od maksymalistów, od tych, którzy szukają najlepszego rozwiązania. Maksymalista, kiedy szuka najlepszego rozwiązania, sprawdza wiele informacji, porównuje wiele źródeł, analizuje, stara się dociec, co tak naprawdę jest ważne. Krótko mówiąc, sami widzicie, jak już o tym opowiadam, to już się męczę. Sami widzicie, że maksymalista, podejmując decyzję, musi poświęcić dużo czasu na to, żeby tą decyzję podjąć. Bardzo często musi poświęcić dużo czasu na to, żeby tą decyzję podjąć. Ale, i tu dochodzimy do tego, co jest bardzo istotne, wybory dokonywane przez maksymalistów są obiektywnie lepsze niż wybory dokonywane przez satysfakcjonistów. Czyli jeżeli maksymalista i satysfakcjonista kupują samochód, to dla obserwatora z zewnątrz ostatecznie to maksymalista kupi lepszy samochód albo równie dobry, ale za na przykład niższą cenę, ewentualnie z dodatkowym wyposażeniem. A zatem maksymalista to ktoś, kto stara się wybrać najlepszą opcję. W tym celu sprawdza, co tylko możliwe, żeby tą opcję wybrać. A na końcu, kiedy wybierze, prawdopodobnie ta opcja będzie lepsza od tego, co wybierze satysfakcjonista. Obiektywnie to bardzo dobra metoda podejmowania decyzji. Gdyby jednak tak było, nie byłoby tego odcinka. Nie opowiadałbym dzisiaj o maksymalistach i satysfakcjonistach. Tak, maksymaliści wybierają lepiej. Ale, i tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu, w momencie, kiedy maksymalista wybierze, często odczuwa żal. Żal odczuwany po dokonaniu decyzji u maksymalistów często wynika z faktu, że maksymalista wie, z czego musiał zrezygnować, nie wybierając innych opcji. Jeżeli wybierałem wyjazd na wakacje i wybrałem jakieś miejsce, to sobie uświadamiam, czego nie wybrałem i to doprowadza mnie do szewskiej pasji. Drugą rzecz, którą obserwujemy u maksymalistów, to tak zwane myślenie kontrfaktyczne. Czyli maksymalista zastanawia się już nawet po dokonaniu wyboru, co by było gdyby. Szukałem najlepszego telewizora do swojego pokoju. W momencie, kiedy już mam ten telewizor, wisi u mnie na ścianie i mogę go oglądać, nagle przychodzi mi do głowy, no może lepiej było kupić ten większy, bo lepiej byłoby widać Władcę Pierścieni choćby. Czyli maksymalista, zobaczcie, wybiera lepiej niż satysfakcjonista, ale często odczuwa żal i często po wyborze towarzyszy mu myślenie kontrfaktyczne. Taki najlepszy przykład, który mi przychodzi do głowy, przykład z badań,
To badanie, które pokazywało, że maksymaliści, którzy kończą studia, zwykle wybierają miejsca pracy, w których zarabiają o mniej więcej 20% więcej niż satysfakcjoniści. Ale, i tutaj paradoks absolutny, to satysfakcjoniści byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż maksymaliści. Może być tak, że ktoś nam płaci więcej, dlatego żebyśmy byli, bo praca nie jest satysfakcjonująca. Oczywiście to może być jakieś wytłumaczenie, ale z drugiej strony prawdopodobnie jedni i drudzy mieli podobne prace, tylko że maksymaliści byli z nich mniej zadowoleni. Coś jeszcze się pojawiło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o maksymalistów. Badanie, które pokazuje, że maksymaliści bardziej niż satysfakcjoniści przejmują się tym, co mają albo co wybierają w relacji do tego, co mają albo wybierają inni. Przedstawię Wam dwie sytuacje, a Wy sami dokonacie wyboru. Co byście woleli? Mieć laptopa, który na skali od 0 do 100 jest oceniany na 65, podczas gdy wszyscy inni wokół Was mają laptopy, które są oceniane na 50, czy mieć laptopa, który jest oceniany na 85 w skali od 0 do 100, ale wszyscy inni wokół Was mają laptopy oceniane na 95? Okazuje się, że maksymaliści częściej wybierali względnie lepsze laptopy, czyli te laptopy, które były lepsze od tego, co mieli inni ludzie. To pokazuje, że to podejście maksymalistów jest dość mocno złożonym, dość mocno złożone psychologicznie. A co z satysfakcjonistami? Kim oni są? Na czym polega satysfakcjonizm w podejmowaniu decyzji? To idea, która pochodzi od Herberta Simona, który psycholog, dostał Nagrodę Nobla, ale co ciekawe, w podręcznikach ekonomii ciągle nie jest zbyt obecny. Satysfakcjonista to osoba, która ma swoje kryteria. Obojętne jakie, ale ma swoje kryteria. Mogą być bardzo wysokie. W momencie, kiedy znajdzie coś, co te kryteria spełnia, przestaje szukać dalej. To tej osobie wystarcza. Przestaje szukać dalej. Taka strategia oznacza, że satysfakcjonista rzadziej sprawdza zewnętrzne źródła informacji, rzadziej korzysta z porównywarek, rzadziej spędza dużo czasu na podejmowaniu decyzji, częściej podejmuje decyzje, nie mając pełni informacji. Łatwo sobie wyobrazić, że takie decyzje bywają gorsze niż decyzje maksymalistów, ale, i to jest najważniejsze dla nas, zadowolenie z decyzji podejmowanych przez satysfakcjonistę zwykle jest większe. Paradoks, prawda? Dokonaliśmy gorszego wyboru, ale bardziej się z niego cieszymy. Podsumowując, dwie strategie do podejmowania decyzji: maksymalizm, satysfakcjonizm. Jedna z nich oznacza, że ja szukam absolutnie najlepszego rozwiązania, ale najczęściej, nawet po dokonaniu doskonałego, idealnego wyboru, nie jestem z niego do końca zadowolony. Satysfakcjonizm z kolei szukam rozwiązania, które jest wystarczająco dobre. Żeby było jasne, podkreślmy jedną rzecz. To nie jest tak, że jesteśmy tylko satysfakcjonistami albo tylko maksymalistami. Nie. Każdy z nas jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. I druga rzecz. Może być tak, że w niektórych decyzjach jestem maksymalistą. Tam, gdzie mi bardzo zależy, to szukam absolutnie najlepszej opcji. Albo tam, gdzie się dobrze na czymś znam, to szukam absolutnie najlepszej opcji. A w innych sytuacjach jestem satysfakcjonistą. Tak? Więc to nie jest jedno nie wyklucza drugiego. Trzecia rzecz. Badania potwierdzają, i to jest coś, o czym warto pamiętać, maksymaliści częściej popadają w depresję, częściej odczuwają żal, częściej są niezadowoleni z tego, co wybierają, częściej są nieszczęśliwi. Z tym Was dzisiaj zostawiam.